Witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam zaśnieżonej Wisły. Mamy dziś wtorek 26 stycznia. Zechciejmy wspólnie wsłuchać się i zechciejmy wysłyszeć to, co Bóg pragnie nam przekazać poprzez hasła dnia dzisiejszego, które znajdują się w przewodniku z Biblią na co dzień. W księdze Jeremiasza w 23 rozdziale, wierszu 29 czytamy. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Oraz także drugi fragment z Ewangelii Łukasza, rozdział 12, wiersz 49. Ogiń przyszedłem rzucić na ziemię, jakżebym pragnął, a już by płonął. Nasze życie, dosłownie i w przenośni, z dnia na dzień nabiera coraz to szybszego tempa. Powoduje to, że często nie jesteśmy w stanie o własnych siłach nad naszym życiem zapanować. Zdarza się, że z powodu szybkiego tempa życia zaczyna nam po prostu brakować sił oraz energii. Stajemy się zmęczeni, przygaszeni, znużeni. Wyczerpani kładziemy się spać, aby odpocząć, ale niestety noc często okazuje się zbyt krótka do tego, abyśmy mogli się w pełni zregenerować i nabrać nowych sił. Powoduje to, że nowy dzień rozpoczynamy nie tylko niewyspani, ale już na wstępnie jesteśmy zmęczeni. Nasze akumulatory nie są w pełni naładowane i sprawia to, że nie jesteśmy w stanie być w pełni efektywni. Pomimo tego, że mamy wiele powodów do szczęścia i radości, zaczynamy wszystko widzieć w ciemnych, szarych barwach i nie jesteśmy w stanie dostrzec przysłowiowego światełka w tunelu. Znużenie oraz nieustanne przemęczenie stają się naszą codziennością. Aby temu zaradzić, potrzebujemy wytchnienia, spowolnienia tempa, a przede wszystkim regeneracji i to zarówno cielesnej, jak i duchowej. Jesteśmy jak wygasające ognisko, które niby jeszcze odrobinę się tli i żarzy, ale ognisko to nie daje żadnego ciepła oraz światła i najprawdopodobniej za chwilę zgaśnie. Bóg chce to zmienić. I Bóg przypomina nam dzisiaj, że Jego słowo jest jak ogień, którego w naszym skomplikowanej codzienności bardzo potrzebujemy. Jeżeli czujesz się przemęczony i przywalony ciężarem swojego życia, Bóg chce to zmienić. On chce zdjąć ciebie ciężar, który cię przygniata oraz pragnie pomóc ci znosić trudy i kłopoty Twojej codzienności. Bóg, jako nasz kochający ojciec, chce dać Tobie wytchnienie w Twoim nieustannym wyścigu z czasem oraz chce uwolnić Cię od ciągłej walki. Jednak Bóg niczego nie narzuca i niczego nie robi automatycznie. Bóg oferuje Tobie swoje wsparcie, ale to Ty samemu musisz zdecydować, czy z Jego pomocy chcesz skorzystać. Jeżeli będziesz miał taką stałą, codzienną relację z Bogiem i Jego Słowem, to Bóg sprawi, że staniesz się ogniskiem, którego ani żaden życiowy problem oraz żadne życiowe doświadczenie nie będzie w stanie ugasić. Naprawdę, warto z tej Bożej pomocy skorzystać. Bóg każdego z nas zaprasza. Pomódlmy się. Łaskawy i Panie Boże, Dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy, że możemy wsłuchiwać się w Twoje słowo, które jest jak ogień i młot. Prosimy Ciebie, aby Twoje słowo w naszym życiu nie było tylko słowem usłyszanym, ale żeby Twoje słowo nasze życie wypełniło, aby Twoje słowo było w naszym życiu realizowane. Opiekuj się Boże nami wszystkimi. Amen. Życzę Wam. Radosnego i błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.